Witaj. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daję pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No, oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem... Jest niziołkiem, jak ja. Ma jasne włosy. To wystarczy? Musi. Bywaj. Odpocznij. To musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. Krew sprzed kilku dni zakrzepła. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. Można tak powiedzieć. Oj, panie, lepiej traktu się trzymać. To dzikie strony. Dzikie i niebezpieczne. Co to za miejsce? Wieś. Widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, Jap? Najprawdziwszą. Bywajcie. Zapachnijące mięso. Spruty i wytrzebiony. Nie sposób stwierdzić przyczyny śmierci. Byłem w waszej spiżarce. Lubicie dietę bogatą w mięso, co? Panie, to nie tak, jak myślicie. Oby, bo inaczej zawiśniecie zaraz na hakach koło Folkerta. To wilki go zabiły. Jego. I innych. My tylko ciała zbieramy. Naprawdę. Starzy jesteśmy. Nie mamy już siły, żeby w polu robić. A co?
coś jeść trzeba. No, miejcie litość, panie. Daruję wam życie, jeśli obiecacie, że już nigdy nie tkniecie ludzkiego mięsa. Klnę się na mateczkę Melitele, na wieczny ogień, na... Nie będziemy w to mieszać bogów. Przysięgniecie na swoje głowy, które poucinam, jeśli złamiecie dane słowo. Tak, przyrzekamy. Mieszkacie na końcu świata. Nie będzie mi tu po drodze, ale wrócę. Na pewno wrócę. Witaj. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Został... Nie da się tego delikatnie powiedzieć. Zjedli go kanibale. Kanibale? Pod Nowigradem? Welen, to bym jeszcze zrozumiał, ale tu? Bogowie. Zabiłeś ich, prawda? Powiedz, że ich pozabijałeś. Nająłeś mnie, żebym ustalił, co się stało z Folkertem. O mordowaniu nie było mowy. Ale zaraz będzie. Umywasz ręce, twoje prawo. Ale ja tu zaraz skrzyknę paru takich, którym nie jest wszystko jedno. To dwójka starych ludzi. Wątpię, żeby się bronili. Tym lepiej. A ty co? Pewnie chcesz pieniędzy? Masz. I zejdź mi z oczu. Zielarz nie żartował.